Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was w kolejnym odcineczku Arkham Knighta. Tak, mam przed sobą kolejny posterunek, punkt kontrolny milicji, tak, posterunek, nie wiem jak to nazywać. Oni tam są trochę z bronią, jest ich trochę dużo. I tak rozkminiam, czy jest tam jakaś opcja wejścia Batmobilem, ale nie zbliżałem się do tego jeszcze zbytnio. Dlatego też przywołajmy sobie może Batmobil. Zobaczmy, czy da się tu jakoś wjechać w sensowny sposób. Zobaczymy, co z tym da się zrobić w ogóle. Mamy 7 razy ogień zaporowy, ale nie mamy żadnych dronów w okolicy chyba. Czy my tu w jakikolwiek sposób możemy wjechać? Wiecie, muzyczka była taka trochę teges śmeges i tu milicjant coś mówił, także nie chciałem przerywać. To jest GCPD, ja myślałem, że to mina jakaś, ale jednak nie. Dobra, nie wjedziemy tu chyba. Chyba w żaden sposób tam możemy wjechać, stąd możemy sobie zniszczyć chociaż te wieżyczki i powystrzelać tych ludzi tam chyba nawet. Nawet się to może udać, wiecie? Nawet się to może udać, jak sobie tutaj wjedziemy. Zobaczcie. Będziemy w takiej position. Elegancko wręcz. Nawet by się pewnie udało tam wskoczyć. Mam takie dziwne wrażenie. Nice. Wtedy sobie ich tu wystrzelamy na luzie. Bez większej spiny, co? Też mi się tak wydaje, że to było jedno z fajniejszych wyjść. Dobra, gdzie jest nadajniczek? Tutaj jest. Było chyba jedno z lepszych wyjść w tym momencie, no. Batmobil i do dzieła. Przynajmniej tu się dało w jakikolwiek w ogóle wskoczyć. Dobra, zobaczmy, czy mamy jakiś kolejny punkt kontroli nad drogami gdzieś tu w pobliżu. Mamy jakieś informacje o tym? Mamy 93 metry. The militia have established a checkpoint in Bristol. Their time's over. Attempting to curtail your vehicular perambulation, sir. Not for much longer. Tutaj co? I nie mają broni. No biedaki. Nie mają broni. Mają pałkę, widzę. Czekajcie, ja bym chciał sobie wejść tutaj, żeby tego gościa z pałką zneutralizować. Od razu. No kurwa, batuch złaś, on przeskakuje mi po wszystkim, tylko nie tak jak potrzeba. Pięknie. I oczywiście tutaj są też duże draby i to aż kurwa dwa, co? Wait a second. Wow, 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 nie, panowie. Nie to. Dobra. Nie wiem, co ja robię, skaczę po nim, jak pojebany. Kurwa mać, coś mnie chwyciło. Dobra, poczekajcie sekundę. Wait a second, panowie. Halo, za dużo was tu jest. Jeszcze tutaj jakiś pała ma broń. Muszę ich tu sobie trochę... Trochę się ten teges. O! Dobra, ten nie walnął, ale to nic, to nic. Ogłuszmy go, skoczmy na niego, ponapierdalajmy go trochę. Kurwa mać, no. Jaki frajer. Jest tu was trochę za dużo. Kurwa, ja nie wiem jak ich bić. Czekajcie, ja się muszę zastanowić. Tak po trochu trzeba, nie? O, dobra. Nie wiem co zrobiłem. Wow, 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 strzelają, niedobrze. Bardzo niedobrze. Nie lubię jak strzelają.
Kurwa, przed tym się nie obronię, to muszę unikać. Dobra, tutaj będzie strzelał. A mnie dojebali w tym momencie. Halo, halo, panowie, bez takich. O kurwa. No nie mogę nikogo uderzyć, bo widzicie, jakiś kurwa drap podbiegnie zaraz i mnie napierdala, no. No i kurwa, zaraz mnie zajebią. Jest ich tu trochę przydużo, no. Że tak powiem. Dobra, ten mnie nie trafił. Tego bym chciał dojebać, o pięknie. To oczywiście jeszcze biegają jakieś frajery. No i mnie zajebał. Dobra. Jest ich tu więcej niż się spodziewałem. Trzeba wejść tu troszeczkę inaczej. Przydałaby się kulka dymna na początek może, nie? Wtedy wielokrotny nokaut z zastraszeniem, tylko też, żeby oni się jakoś ustawili konkretnie. Paru naraz by zdjął, by było łatwiej. Zdecydowanie. No coraz cięższe są te punkty, kurwa, bo... jest ich coraz, wiecie, no... The militia have established a checkpoint in Bristol. Their time's over. Attempting to curtail your vehicular perambulation, sir. Not for much longer. A ja trzeba tych już nie roz... A nie, dobra, tych nie rozbroiłem. A tam mam kolejnych, co? Dobra. To zacznijmy jeszcze raz. Nie wiem, czy wejście tędy jest takie najlepsze. Zdecydowanie, kulka dymna. Słuchajcie, czy ja mogę coś tutaj zakłócić? Mogę to zakłócić, to mi do broni nie podejdą przynajmniej. Jest chyba jedna skrzynka z bronią. Dobra, kulka dymna. Wrzucimy ją gdzieś tutaj. Dobra. Tak, żeby ich jak najwięcej zneutralizować, co? Szczególnie tych z pałkami. Oj, tam jest jeszcze jakiś. Jeszcze kogoś mogę? Nie bardzo. Jeden sam się załatwił, pięknie. Tego muszę przeskoczyć, frajera. Kurwa, nie chciałem go bić, gro. Dobra, tego kurwa, no nie rozbroiłem nie tego, co chciałem. Dobra. I znowu nie na tego, no. Co za paściarska gra. Ona nie robi tego, co ja chcę. Dobra, wait a second. W ciebie strzelę, w ciebie strzelę. Dobra, tego roztarczowniczymy. O, super, że tamten mnie trącił. No i patrzcie, no ja nie mogę odbiec od nich, no. To mnie wkurwia. Dobra, tu kogoś rozwaliłem. To już jest dobrze, już jest powoli się robi dobrze. Tego dużego bym chciał troszeczkę ponakurwiać. Dobra, bodajże troszeczkę. No, uda mi się, uda mi się? Nie uda mi się. Ale jeszcze trochę i go rozwalimy. Dobra, już chociaż żeby ten jeden duży był mniej. Pięknie. Tego starczy, pokonany. Tego trzeba tak. I dopiero mogę napierdalać. O, nice. Badonk, leżysz, nie ma cię, gościu. Dobra, to było trudne. To było trudne, ale no kulka dymna sporo pomogła. Chociaż... no wraz... Mimo tego to nie było zbyt łatwe. Oczywiście czyścimy sobie gotem dzisiaj. No zniszczyłem cztery dronki latające wcześniej na tej wyspie. No widzę, że mamy wszystkie punkty, już będą nam się chyba odblokowywały w tym momencie.
Czy nie? Czekajcie, nie, on gada teraz. Tutaj są jeszcze te, to nam nie pokaże następnego chyba. Jeden był tutaj gdzieś obok, punkcik. Także na pewno się tam do niego dostaniemy. On był gdzieś tu, tutaj. O, właśnie, pięknie. Ja wiem, że na mnie czekają zagadki, jełopie. Dobra, to widzę, że mamy jeszcze jednego strażaka. Szczerze, tych punktów mamy 2, 3, 5. Nie, 4. Tfu, 6, o. Także dobra, widzę, że tutaj jest jeden punkcik. I miło by było oczywiście podlecieć sobie jakoś tak, żeby mnie nie zauważyli. Od gdzieś tutaj, nie? Dobra, i sobie od razu, wiecie, pięciu wyegzekwować w takowy sposób, nie? Co by się nie wkurwiać za bardzo. Chyba został mi tylko duży kolega w tym momencie. Czyli elegancko wejście, no taki mniejszy posterunek, to jest spoko. Dobra, który mu ten Gesa ma? Moduła sterującego, czy coś tam. Okej. Okay. Jeszcze parę tych posterunków mi zostanie. Tymczasem może sobie wykonamy, no. A militia fortification has been established in North Miyagani Island. They think they're safe. They're wrong. Czekajcie, tu mam, miałem 11 metrów. Przez chwilę. I'm going to locate and take out the militia checkpoints. This is my city. Dobra, to tego się dowiemy także później. Dobra, to lecimy do misji głównej w tym momencie. Alfred, I'm heading back to GCPD. Bo bardzo nie ma co robić, widzę. Nie wiem, gdzie jest reszta punktów, nie będę ich szukał. One i tak, wiecie, mi się pokażą po wykonaniu misji głównych. I wtedy sobie to już tam doczyścimy. Już powinno pójść w miarę sprawnie, no zostały, no najgorsze są te punkty, wiecie, tam... Najgorsze właśnie są te punkty, kurwa, kontroli nad drogami. Nie wiem czemu, nie są one jakieś super, hiper lekkie. No, ze względu na to, że tam występuje kilka rodzajów przeciwników, nie? Widzicie, jednego trzeba przeskoczyć, drugiego trzeba ogłuszyć i przeskoczyć, trzeciego trzeba ogłuszyć i napierdalać, nie? I tak w kółko, i tak w kółko, i tak z każdym trzeba inaczej walczyć po prostu. No co, ja mogę serio z każdym pogadać? Mogę mu jebnąć? Tak było tylko porozmawiaj z żołnierzami milicji. Porozmawiaj ze zbierami dwóch twarzy. Aha, dobra, mogę sobie z każdym pogadać, co? To jest Penguin Gang, Fire Crew Asylums, no i tym podobne. Pojemność aresztu 89%, cele 91 z 97, zastrzeżony rygor 6 na 11. Dobra, gdzie mam iść? Tam. Czołem wyrocznio. Najlepsze zlecenia są za głową nietoperza. Czekajcie, bo ja tutaj mogłem sobie wejść i zeskanować coś. Czy ja mogę w końcu to zrobić? Kurwa, ta świnia jeszcze śpiewa, no. Zagadka rozwiązana. No i dobra, tutaj mam już chyba wszystko zrobione, co mogłem z tych zagadek. Z posterunku mam zebrane wszystkie trofea i wszystkie te skany takie. Porozmawiajmy z wyrocznią. Scarecrow's chopper flew out towards the bay before heading north. I tried narrowing it down further, but the data's corrupted. They did more damage than I thought. What the hell was that? Trouble. Gallant police force of Gotham, I have a message for you. You are not safe. You are not protected. Batman will not save you. This is the beginning of the end for you, Dark Knight. Like hell it is.
The Bat computer's back online, Batman. I'll do what I can. Powstrzymaj atak na siedzibę GCPD. No dobra, to lecimy, kurwa, ratujmy ten przybytek. Czy to tu było wyjście? Oczywiście standardowo ja się tutaj gubię, kurwa, tędy. Halo, ej, ja nie tu wlazłem, to jest kurwa ten z dowodami. Fuck my life. Sorry panowie, drogi mi się popierdoliły, gdzie jest exit, kurwa, na tym? Tam jest, w prawo. Dobra, to ja tu muszę być, a nie kurwa, ja se źle pobiegłem. Bardzo źle se pobiegłem. Dobra. Te się tu kurwa wydzierają. Dobra, tutaj mam Batmobil, widzę, to sobie się nie będę z nimi pierdolił, nie? Kogo mogę, to jeszcze sobie o... Ciu, bziu im odpierdolę. Wszyscy? Cash, open the shutter doors. I'm trying, Batman. Power's out. This is it. They're gonna tear the building apart. Batman, the schematics say there's a generator on the outside of the building. Go! Ale jak na zewnątrz? Tędy? O, tędy. Dobra, użyj wyciągarki. Dobra. No, trochę to za nisko było, ale no fakt faktem nie było prędkości nadanej. Jeszcze nikt przeze mnie nie zginie. Jedyną osobą, którą zginąłeś, byłeś ty, Joki. To przez twoją głupotę w sumie było, ale dobra. A gdzie ja mam iść? To się trochę wszystko trzęsie w tym momencie, to jest trochę gorzej. Znaczy są tu jacyś przeciwnicy? Poczekajcie chwilę. No ta, ja tu nagrywam Batmana, a kolega się mnie pyta, czy będę dzisiaj otwierał skrzynki do CS-a. No kurwa, no będę otwierał, całe dwie, ale będę. Dobra. Co tu się odpierdala w tym momencie, ja się pytam. Ja pierdolę, ile dronów. Patrzcie jak nakurwiają, co? Potrzebny mi jak najszybciej Batmobil. A kurwa, muszę jakiś generator odpalić. W kurwę zajebane. Jeszcze D odpadło. Ej, czekajcie, ja coś sprawdzę. Mogę je... Kurwa, zdjęli mnie, no. Jakie pały. A ja nie wiedziałem, że mnie mogą zdjąć stamtąd. Myślałem, że mnie nie widzą. No kurwa. Ja pierdolę. Fuck my life. Dobra, replay. Szczerze bym wiedział, kto mnie kurwa zdjął, co? Gdzie ten generator niby jest? Tam gdzieś. Oracle, the generator's destroyed. Damn it. Okay, there's a backup in the underground parking garage. But it should have come online. On my way. Looks like the parking garage entrance below you is jammed open. You can access the generator from there. No, to muszę chyba tego ziomka kurwa oślepić, co? Bo on mi tu spogląda.
to bardzo mi to spoglądał. Dobra, biegniemy. Ślizg. I okej. Dobra, co my tu mamy? Gości z pałkami, co? Jeden duży drap. Kurwa, akurat ten był z pałką, no ja pierdolę. Pomocy! Nie, panowie, nie. Ja się tak z wami nie bawię. Jest tu was stanowczo za dużo. Skaż batuch. Tych kurwa z pałkami ja muszę... złapał mnie, no jaka pała. Dobra. Odskoczmy. Poraźmy kogoś tutaj prądem. Serio, kurwa, zawsze musisz do tego skakać, frajera. Ten kurwa, który ma prądową pałkę. Nie wiem, poraziłem sobie kogoś prądem, dla zabawy. Tego przeskoczę. Tutaj kogoś się pokona. Ty mnie tu bił nie będziesz. Frajerze. Tutaj pięknie. Ty nie bierz pałki. Kurwa, serio, czymś mnie tu rzucają. Dobra, tutaj ciach. Porazimy gościa, a co? Dobra. Ten już podnosił pałę. Ten se podniósł pałę nawet. Patrzcie, jaka frajer jeden. Musisz, kurwa, mi tutaj podchodzić. Dobra. Po gościu. Tutaj poraźmy jak najwięcej ludzi w ogóle. Dobra. Tutaj chyba koleżka padł sobie. A tobie co ja mam zrobić? Ciebie muszę tak, kurwa, na sposobem, co? Tu w ogóle woda płynie. Myślałem, że to beton przez chwilę, bo taki, wiecie, taka barwa, nie? Dobra, rozumiem, że zapasowy generator muszę uruchomić oczywiście moim tym impulsem. Oracle, the backup generator is online. Good. Let's get you out there. Head to the car and I'll... What? No way! What is it? A vulnerability in the malicious network. Idiots. I think I can hijack their drones. Good. Get ready for a fight. Może przejmować drony. No to super, kurwa, ja też mogę przejmować drony. Mogę przejąć ich teraz nawet w tym momencie jakoś bardzo dużo. Tylko ten helikopter bym zniszczył na dobry początek, bo on jest wkurwiający. Gdzie jesteś, helikoptrze? Dobra, jak się przejmowało drony? Dobra, jebać to, ogień zaporowy, kurwa, pierdolę to. Wow. Tego bym chciał zniszczyć, pięknie. Dobra, o, zniszczyłem swojego, shit. Dobra, nie wiem co robię, nie wiem co robię. Pomocy. Dobra, coś mi tu się wycelowało we mnie, ale to nic. Walimy 7 rakietek. Coś tu we mnie celuje. Kurwa, ten celownik, naprawdę on musi tak zapierdalać. Kurwa mać, pomocy. Ja nie wiem, co tu się dzieje, ja nie mogę, kurwa, wycelować te jebane helikoptery. Jeszcze ten we mnie tu celuje, no jaka pała. Się trochę muszę schować, coś dużego tu, kurwa, jeszcze jedzie, co? Co tu we mnie celuje? Za mną gdzieś stoją, jakie pały. Dobra, ten się przejął. To dobrze.
O, to jest to takie duże królestwo, którego ja nie lubię niestety. No serio, kurwa, ja celownika tutaj nie ogarniam w tym momencie, bo on strasznie skacze, rozumiecie wy to? To jest najgorsze, ja nie mogę kurwa nic zrobić, bo ten celownik kurwa przeskakuje w tak dziwny sposób, że to jest masakra. Chyba mogę to ominąć? Nie mogę, musi być ta scenka. Dzieje się tu tyle rzeczy naraz, kurwa, ja chcę, celuję w coś innego, ale ten celownik kurwa, wiecie, no przez te dropy klatek, jakie są w tej grze niestety, w tej wersji pecetowej, normalnie mnie rozpierdalają, no. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Spróbujemy z jednego miejsca. Za bardzo byłem teraz, wiecie, otoczony ogólnie. To jest 60 dronów, czaicie to? Dobra. Ogień zaporowy, to już mi zniszczy 10 dronów na dobry początek. Jeszcze mogę tutaj strzelać, wiecie. Kurwa jego mać. Ty giń. Tutaj ten helikopter jeszcze mi tu lata. Ty giń. Rakieta wycelowana, świetnie. Giń. Giń powiedziałem. 47 dronów, co? No jak będę w miarę jednej position, powinienem dać radę. Dobra, tamten się przejął. Mamy jeden czołg jeszcze po naszej stronie, co? To wręcz świetnie. Następnego mi tu hakuje. To miło. Mogę zrobić ogień zaporowy w sumie. Dobra. Jeszcze 27 dronów, co? No. Nie powiem, żeby to było jakoś ułatwiające wszystko, nie? Kurwa, te helikoptery muszę zniszczyć. O, pięknie. Dobra. Tu zniszczone. Kurwa, rakiety do mnie lecą. Fuck. Znowu rakiety. Pomocy. Widzicie, gdyby mi ten celownik tak nie przeskakiwał, bo on strasznie przeskakuje. Byłoby, kurwa, dużo łatwiej ogólnie. A ten zniszczony, to są wkurzające. Pięknie, helikopter. Tego bym chciał zniszczyć, te wieżyczki też są wkurzające, one kilka rodzajów ognia wyprowadzają. Dobra, ta wieżyczka nie żyje, jeszcze tamta została. Helikopter bym zniszczył, ała. Nie trafiam w nic. Halo, halo. Wow. Dobra. To bolało. Dobra. Rozjebałem EMP, kurwa, i to dosyć solidnie. Trzy drony, że niby zostały. Co? Dwa. Jeden. A ten duży skurwiel został. Który mnie wkurza już. Dobra, po nim. Poczekajcie chwilę. Czy nie jest to kurwa dziwne, że nieważne o której kurwa bym zaczął nagrywanie, wiecie, ja to lubię tak szczególnie, w szczególności jakąkolwiek, jak siądę do jakiejś gry, tak przynajmniej 4 odcinki naraz nagrać, kiedy bym kurwa nie zaczął nagrywać, ktoś mi musi przerywać. Nieważne, czy to będzie 10 w nocy, czy kurwa 5 rano, ktoś się kurwa pojawi. Już mnie to zaczyna denerwować, za każdym razem. Ale dobra. Destroyed. We did it. No, wait. Scarecrow dropped infantry on the roof. They're trying to bypass the security lock. I can hold them off, but not for long. Uh-huh. I've got control of the security and utility systems on the rooftop. I can take the bastards out. You just set them up. No, dobra. Wait, stop. He's coming.
ale tym zajmiemy się w następnym odcinku. Także dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Bye bye.